Cześć wszystkim, tu Ignacy z Japonii. Dzisiejszy odcinek będzie trochę smutny. Bądźcie gotowi. Język polski nie jest znanym językiem w Japonii. Większość Japończyków wie, że jest Polska, taki kraj istnieje, ale tylko część z nich wie, że istnieje język polski. Kiedy ktoś pyta, jakim językiem się mówi w Polsce, niektórzy zastanawiają się przez 10 sekund i potem mówią może angielski. A ludzie, którzy coś kojarzą z geografii i historii, ale wcale nie interesują się językami, mówią może rosyjski. Naprawdę przepraszam za tych Japończyków, ale prawdy nie zmienię. Nie mam statystyk, ale moje osobiste wrażenie jest takie, że mniej więcej połowa Japończyków wie, że istnieje język polski. A ci, którzy wiedzą, że istnieje ten język, różnie o nim myślą. I to nie zawsze trafnie. Więc dzisiaj przedstawię błędne stwierdzenia o języku polskim, które można spotkać w Japonii. Ja korzystam z Twittera i obserwuję tam Japończyków, którzy są miłośnikami języków. I oni często opowiadają historię rozmów z osobami językoznawczo przeciętnie wykształconymi. Chociaż teraz tego już nie robię, czasem nawet wyszukiwałem tweety hasłem Polandogo, czyli język polski, żeby zobaczyć, co Japończycy myślą o języku polskim. Więc mniej więcej wiem, jak to wygląda. Zobaczymy po kolei. Pierwsze błędne stwierdzenie. Język polski jest podobny do niemieckiego. Prawdziwość tego stwierdzenia zależy od sposobu patrzenia, bo na pewno język polski jest bardziej podobny do niemieckiego niż na przykład japoński. Języki indoeuropejskie wykazują pewne podobieństwa i jeszcze w polskim słownictwie jest mnóstwo germanizmów. Ale język polski jest podobny do niemieckiego. Mówią z takim tonem, jak włoski jest podobny do hiszpańskiego. Włoski i hiszpański są rzeczywiście tak podobne, że warto o tym wspomnieć, ale polski i niemiecki są o wiele mniej podobne. Jeśli już, to trafnie będzie powiedzieć, że język polski jest podobny do rosyjskiego, bo oba są słowiańskie. Wiadomo, że na przykład czeski jest bardziej podobny, ale rosyjski to limit wiedzy przeciętnych Japończyków. Język polski jest podobny do niemieckiego. To błędne stwierdzenie wynika z tego, że Polska i Niemcy są sąsiadami na mapie. Ale jak wszyscy w Polsce wiedzą, właśnie między Polską a Niemcami przebiega granica Słowian i Germanów. Oczywiście tutaj mówię ogólnie, bo są też mniejszości takie jak Serbo-Życzanie w Niemczech, ale w Polsce dominują Słowianie, a w Niemczech Germanie. A jeśli ktoś o tym nie wie, to może przypuścić, że polski i niemiecki są podobne do siebie. Szkoda, że wielokrotnie w internecie widziałem, jak osoby, które piszą jak wykształceni ludzie, twierdzą, że Polacy mówią w języku podobnym do niemieckiego. Pewnie nie jeden Japończyk w to uwierzył. Znam ten ból, bo nieraz słyszę, jak ktoś mówi, że japoński, koreański i chiński są takie same. My w ogóle nie porozumiewamy się wzajemnie. Drugie stwierdzenie. Jeśli ktoś zna rosyjski, to nawet bez nauki zrozumie Polaka mówiącego po polsku. To jest o jeden poziom wyżej, bo ci, którzy tak mówią, wiedzą, czym są języki słowiańskie i na pewno wiedzą, że niemiecki do nich nie należy. Ale na pewno Rosjanin zrozumie Polaka mówiącego po polsku. Do pewnego stopnia tak, ale niewystarczająco, żeby prowadzić rozmowę. Wzajemna zrozumiałość języków słowiańskich to jeden z ciekawych, ale mało badanych tematów. To było ponad rok temu, ale znalazłem pracę naukową na ten temat i teraz ją odnalazłem. Wykonano badanie, na którym rodzimym użytkownikom poszczególnych języków słowiańskich pokazano mówione i pisane teksty w innych językach słowiańskich, z którymi mieli wcześniej mało kontaktu i zapytano, ile procent zrozumieli. Jak autor sam wspomina, liczba zależy od samooceny badanych i szczególnie jeśli chodzi o język pisany, to mają wrażenie, że rozumieją więcej niż rzeczywiście rozumieją i wyniki nie są zbyt dokładne, ale mamy dane. Rosjanie rozumieją 25% mówionego polskiego i 70% pisanego. Wynik w języku pisanym jest dość dobry i to sugeruje, że Rosjanin jest w stanie mniej więcej zrozumieć, co jest napisane, czytając tekst w języku polskim. Ale skoro rozumie tylko 25% mówionego polskiego, to nie będzie, jeśli ktoś zna rosyjski,
to bez nauki, nawet bez nauki zrozumie Polaka mówiącego po polsku. A jako ciekawostka, według tego badania Polacy rozumieją 7% mówionego rosyjskiego i 60% pisanego. Moja dziewczyna Polka mówi, że prawie w ogóle nie rozumie Rosjan mówiących po rosyjsku, ale kiedy nauczyłem ją cyrylicy i dałem jej rosyjskojęzyczną książkę do poczytania, mówiła, że mniej więcej rozumie. To jest zgodne z wynikami badania. Trzecie stwierdzenie. W języku polskim jest zakończenie ski z długim i. Tutaj chodzi o zakończenie przymiotników ski, które może się pojawiać też jako ski albo ski przez dz, zależnie od wyrazu, z którego się tworzy przymiotnik. Często Japończycy myślą, że to jest ski z długim i piszą transliterację specjalnie ze znakiem przedłużenia. Na przykład Roman Polański jako Roman Polański albo Zdzisław Pekściński jako Zdzisław Pekściński, kiedy wystarczy napisać Roman Polański i Zdzisław Pekściński, albo Japoński jako Japoński, a nie Japoński. W języku polskim nie ma długich samogłosek, ale Japończycy mają przeświadczenie, że kiedy jest ski, to i musi być długie, bo są przyzwyczajeni do rosyjskich nazwisk, w których jest i j, np. Czajkowskie, Strawińskie i Dostojewskie. Oficjalnie większość transliteracji polskich nazwisk ma nieprzedłużone i, oprócz znanych przypadków właśnie takich jak Polański i Beksiński, ale często Japończycy automatycznie dodają to przedłużenie i mówią ski zamiast ski. Chyba wyjątkiem jest piłkarz Robert Lewandowski, bo nigdy nie spotkałem formy Lewandowski. Za to piłkarz Lukas Podolski, a po polsku Łukasz Podolski, ma dwie wersje. Podolski i Podolski. W japońskim internecie jest ciekawy artykuł, który najwidoczniej jest dość często czytany. Jeśli w wyszukiwarce piszesz hasła Polando Miodzi Ski, czyli Polska nazwiska ski, to pojawi się jako pierwszy. To jest prywatny blog, więc to nie jest tak, że masowe media w Japonii rozpowszechniają takie informacje, ale treść jest dość szokująca dla tych, którzy mają pojęcie o języku polskim. Tytuł mniej więcej brzmi jak o polskich nazwiskach ski i ski. Streszczenie. W krajach słowiańskojęzycznych często występują nazwiska z zakończeniem ski. W językach słowiańskich tego typu nazwiska wskazują na dopełniacz i ski oznacza urodzony w. Na początku to zakończenie było dla szlachty, ale rozpowszechniło się przez to, że inni też zaczęli sami siebie tak nazywać. Na razie przerywamy tutaj. To jest zrozumiałe. Termin dopełniacz nie za bardzo pasuje, bo ski to jest formant przymiotnikowy, który określa przynależność, a nie przypadek gramatyczny. Ale znaczenie jest podobne i prawdą jest też to, że na początku takie nazwiska były odmiejscowe. Dalej. To ski jest zapisywane ski po rosyjsku, ski po polsku, a po czesku ski. Mimo że ski jest wspólny w językach słowiańskich i wymowa też jest podobna, o dziwo, w japońskich wydawnictwach i mediach istnieje zwyczaj, że tylko polskie nazwiska zapisują bez przedłużenia. Potem autor sprawdza odpowiedniość tego zapisu na podstawie materiałów dostępnych w internecie. Autor znalazł stronę, na której jest wyjaśnienie tego typu nazwisk przez Polaka najprawdopodobniej. I pisze, według tej strony, jeśli zapiszemy wymowę tej części po angielsku, to będzie S-K-E-E. Skoro tutaj jest podwójne E, trzeba zrozumieć, że to jest bardziej długa samogłoska niż krótka. Tak samo jak z angielskimi słowami be albo see. Potem autor przesłuchał nagranie radiowe, w którym pojawia się nazwisko Celiński i twierdzi, że to jest nic innego niż długa samogłoska. I podkreśla, że tak wymawia wytrenowany prowadzący. Co do angielskiego zapisu, chyba nie ma innego wyjścia niż zapisywanie tego za pomocą dwóch E, bo polska samogłoska i brzmi bardziej jak angielskie naprężone i niż rozluźnione i, które przypomina y. Sin, naprężone i, ale syn, rozluźnione i. Na pewno o to chodzi, a nie o długość. A co do nagrania, na stronie jest dostępny plik i tam jest Andrzej Celiński i, czyli zdanie jeszcze trwa. W takiej sytuacji często ostatnia głoska jest mniej lub bardziej przedłużona, czasem ze względu na oddech, a czasem szukanie następnego słowa. I tak szczerze,
W tym przypadku nie słyszę specjalnie długiego i. Może autor usłyszał, co chciał. Autor kontynuuje tak. W języku czeskim, który należy do języków zachodniosłowiańskich, tak jak polski, Y na końcu jest zapisywany ze znakiem diakrytycznym, a on oznacza podwojenie długości. A co do rosyjskiego ski, to zakończenie IJ jest nazywane długą końcówką, więc wyraźnie to jest długa głoska. Nie mogę nigdzie znaleźć dowodu, że tylko w języku polskim wymawia się ski z krótką samogłoską. To też jest dziwne. Mimo podobieństw, czeski, rosyjski i polski to są odrębne języki i mogą się nie zgadzać. I autor wyciąga swój wniosek następująco. Powody, dla których używa się zapis krótkiej samogłoski mimo rzeczywistej wymowy, która wydaje się bliższa drugiej, to są... Pierwszy. Po prostu wpisowni mają tylko i. I ten zapis różni się i od dyftongicznego zapisu w rosyjskim, i od zapisu ze znakiem diakrytycznym w czeskim, więc dopasowali zapis krótkiej samogłoski. Drugi. To wynika ze stanowiska, że w języku polskim dominuje akcent polegający na silnym wymawianiu i nie istnieje długa samogłoska. Dlatego w podręcznikach do języka polskiego też dominuje krótki zapis. Jednak jak pokazuje nagranie radiowe, długa samogłoska istnieje. Myślę, że po prostu nie zaznaczają tego w pisowni. Język polski jest pod silnym wpływem łaciny i używa alfabetu łacińskiego. W łacinie taki sam zapis czasem oznacza krótką samogłoskę, a czasem długą samogłoskę. Na przykład końcówka formy familia w mianowniku jest krótka, ale końcówka formy familia w ablativus jest długa. Więc w łacinie nie było zapisu dla długiej samogłoski z wyjątkiem dyftongów. Myślę, że trzeba wyjaśnić to w ten sposób, że język polski, który przyjął alfabet łaciński dopiero w XVI wieku, nie miał czasu, żeby rozwinąć własny zapis dla długich samogłosek. Co do pierwszego powodu, to nie jest tak, że w polskiej pisowni brakuje czegoś, co powinno być. Jest tylko i, bo jest tylko samogłoska i wolna od pojęcia długości. I to wystarczy. To może brzmieć czasem długo, a czasem krótko, zależnie od różnych czynników, ale niezależnie od długości zawsze to jest ta sama samogłoska i, a z perspektywy teoretycznej jest traktowana jako krótka samogłoska, bo wszystkie samogłoski są krótkie, brzmi bardziej komfortowo niż wszystkie samogłoski są długie. A co do drugiego powodu, nie rozumiem, dlaczego autor wątpi w prawidłowość zapisów w podręcznikach, które piszą znawcy tego języka, skoro sam na końcu artykułu zaznacza, że nie jest specjalistą od polskiego i nigdy nie był w Polsce. Nie wydaje się też, że autor nic nie wie o tym języku, bo wspomina tutaj i w innych wpisach o różnych językach. Ale mimo, że języki to jeden z głównych tematów tego bloga, tylko ten artykuł jest o polskim. Na dodatek nie trudno jest znaleźć informację, że w języku polskim nie rozróżnia się krótkich i długich samogłosek. Tym bardziej trudno zrozumieć, dlaczego twierdzi, że w polskim istnieją długie samogłoski, a po prostu w pisowni się nie zaznacza. Tej części o łacinie nie mogę skomentować, bo nigdy się nie uczyłem tego języka, ale myślę, że to nie przeszkadza w analizie, bo to jest tylko przykład. Potem mamy zdanie, że język polski, który przyjął alfabet łaciński dopiero w XVI wieku, nie miał czasu, żeby rozwinąć własny zapis dla długich samogłosek. Teksty, które całe są po polsku, zaczęły się pojawiać dużo wcześniej i one były zapisywane w alfabecie łacińskim. Za pierwszy uważa się Bogurodzice, chociaż datowanie powstania tego tekstu zależy w dużym stopniu od badacza i na początku tekst nie był zapisywany. Ale mamy kazania świętokrzyskie, które powstały co najpóźniej w XIV wieku, więc stwierdzenie, że język polski przyjął alfabet łaciński dopiero w XVI wieku, jest fałszywe. Ten artykuł wprowadza ludzi nieznających polskiego w błąd, bo zawiera za dużo błędnych informacji i stwierdzeń bez uzasadnienia, ale wpis pochodzi z 2003 roku i skoro nadal istnieje, to pewnie nie zniknie. Długo opowiadałem o tym jednym artykule, ale oprócz niego też są teksty wrzucane w internecie, które przedstawiają fałszywy obraz polszczyzny i one nawet wyglądają często poważnie. Myślę, że tak jest wszędzie i z każdym językiem, ale kiedy sam język jest mało znany, takie informacje mogą mieć duży wpływ na jego wizerunek
w danym kraju i też mało jest osób, które są w stanie je skorygować. A co do zaznaczenia długości samogłosek, w języku polskim też kiedyś istniało rozróżnienie krótkich i długich samogłosek. To zanikło do XVI wieku, ale to znaczy, że kiedyś w polskim było długie i. I w XV wieku Jakub Parkosz napisał traktat o ortografii polskiej, który zawiera propozycje między innymi na zapisywanie długich samogłosek przez podwojenie liter. Mam nawet tę książkę w domu. Na przykład Adam jako Adam, bo wtedy pierwsze A było krótkie, a drugie A długie. Traktat o ortografii polskiej. To nie rozpowszechniło się, ale w Polsce też były próby wymyślenia zapisu dla długich samogłosek. Taka ciekawostka. Trochę za długo mówiłem o jednym artykule, więc teraz jeszcze raz zobaczmy trzy stwierdzenia, które pojawiły się dzisiaj. Pierwsze. Język polski jest podobny do niemieckiego. Drugie. Jeśli ktoś zna rosyjski, to nawet bez nauki zrozumie Polaka mówiącego po polsku. Trzecie. W języku polskim istnieje zakończenie ski z długim i. I to wszystko na dzisiaj. Chciałem pokazać Wam więcej różnych stwierdzeń, ale niestety nie pamiętam, jakie były, bo ich nie zapisuję. Jeśli znacie błędne stwierdzenia, takie mity o języku japońskim, które są często spotykane w Polsce, to napiszcie w komentarzach. Cześć! Na koniec mała reklama. Prowadzę działalność muzyczną pod pseudonimem Skimashikanai. Mam na YouTubie osobny kanał na muzykę Skimashikanai Music i tam można posłuchać mojej twórczości. W lipcu ukazała się nowa płyta pod tytułem Noyori. Można jej posłuchać na YouTubie, na muzycznym kanale i na serwisach streamingowych. Tutaj na górze macie link do muzycznego kanału, a na serwisach streamingowych możecie mnie znaleźć pod nazwą Skimashikanai. Poszczegóły sprawdźcie opis tego filmu. Zapraszam.